Narzędzia używane przez elektryków to narzędzia izolowane. Pozwalają one na bezpieczną pracę przy instalacjach elektrycznych. Ściągacze izolacji. Szczypce do ściągania izolacji z kabli i przewodów elektrycznych przeznaczone są do bezinwazyjnego napięcia otuliny na przewodzie i ściągnięcia jej. Szczypce do izolacji pozwalają na w pełni zautomatyzowaną pracę polegającą jedynie na zaciśnięciu rączek. Ściągacze automatyczne, gdzie z wyregulowaną siłą szczęki nacinają otulinę, nie uszkadzając głównego przewodu, a następnie naciągają izolację, ściągając ją. Szczypce do zaciskania końcówek. Szczypce do zaciskania końcówek służą do mocowania na przewodach wszelkiego typu końcówek tulejkowych, konektorowych, końcówek szybkozłącznych i tym podobnych. Przydatne w pracach elektromechanicznych, elektronice, elektryce samochodowej, montażu i tym podobne. Bardzo przydatnym narzędziem jest próbnik napięcia. W próbniku tym informacja o tym, czy jest napięcie, czy też nie ma, jest podawana poprzez efekt świetlny na obudowie próbnika. Do wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej, to znaczy wkręcania i obkręcania, służą wkrętarki. Powinny one być izolowane, posiadać znak bezpieczeństwa oraz atest.